Witaj, oto czytanie dla Zodiakalnego Byka na listopad 2024. Zobaczę, jaka energia cię prowadzi w tym miesiącu. Później zapytam, co idzie w Twoją stronę, co potrzebujesz wiedzieć. Wylosuję też dla Ciebie afirmacje, słowa mocy, które możesz powtarzać w tym miesiącu, by poczuć swoją wewnętrzną moc. A na końcu będzie jeszcze odczyt czarmsów na temat tego, czego możesz się spodziewać po listopadzie. Także warto zostać do końca. Czas na energię, która cię prowadzi. To są karty aniołów i przodków. Do nich dołączona jest książka z przesłaniami, także ja odczytam energię. Tego miesiąca dla Ciebie z tych kart, a potem z tej książki przeczytam taki przekaz od przodków, i tam w tych słowach każdy z Was znajdzie dla siebie coś osobistego do przemyślenia, zrozumienia. Zobaczymy, co tam będzie. A teraz, jaka energia prowadzi byka w listopadzie? to jest strażniczka magii i ona mówi do ciebie odblokuj swoją wewnętrzną magię odblokuj swoje dary pokaż światu kim jesteś rozwiń skrzydła czas naprawdę robić to czego pragniesz korzystać z twoich darów z Twoich talentów, z tego, kim jesteś, jaką masz energię, bo masz mocną energię. Tutaj wielu z Was interesuje się magią, prawem przyciągania, sprawami duchowymi, ezoterycznymi i czas przestać się tego wstydzić przed sobą, przed innymi, albo może masz jakieś inne zdolności w innych tematach których się wstydzisz z jakiegoś powodu, bo może boisz się, że ktoś pomyśli, że to jest dziwne. Nie. Bądź sobą, rozwiń skrzydła i skorzystaj z magii, która jest ukryta w tobie, bo właśnie tylko to, że będziesz żyć w swojej prawdzie, korzystać ze swoich zdolności i talentów, to ci pozwoli spełnić twoje marzenia. Niektóre z Twoich marzeń spełnią się już w listopadzie, jak tylko zdecydujesz się być sobą i pokazać swoją magię. Inne oczywiście będą się manifestować trochę później, tak? Tutaj to jest czytanie kolektywne, więc dostosuj to do siebie i do swojej sytuacji. Kochani, przerwało mi nagrywanie. To też jest taka wskazówka, usłyszałam taki przekaz dla byków, zwłaszcza tych, którzy bardzo dużo pracują, że owszem, używaj swojej magii, spełniaj swoje marzenia i cele, ale też pamiętaj o tym, żeby odpoczywać, żeby Cię nie odcięło od Twojej magii nagle z przepracowania. Dobrze, teraz przeczytam Twój przekaz od przodków. To Ty jesteś magią. Masz w sobie odpowiedź na wszystkie swoje pytania. To, czego szukasz, jest w Tobie. Rozpoznaj to. Jesteś potężną, magiczną osobą z wielkimi możliwościami. Skieruj swoją uwagę i energię na swoje marzenia. Zauważ swoje zdolności i doceni Pokochaj siebie bardziej, a wtedy będziesz mieć większą moc manifestacji. Wow! Tutaj jeszcze z tą manifestacją, wdzięcznością, magią to aż się prosi o prawo przyciągania. Warto skorzystać z jego mocy, z mocy wdzięczności w tym miesiącu. Jeśli chcesz dowiedzieć się jak albo poznać nowe narzędzia, to zapraszam na moją playlistę. Link do niej będzie w opisie tego filmu i też na końcu czytania. Także jak będzie koniec filmu, tam będzie można przejść do tej playlisty. A teraz zobaczę, co idzie w Twoją stronę. Co potrzebujesz wiedzieć? Najpierw zacznę od energii ogólnej, tego, jakie tematy są ważne tutaj dla byka. Bardzo dużo się dzieje. Ok, tutaj mm, trzeba będzie stawić czoła jakimś wrogościom. To mogą być Twoje lęki i negatywne emocje, jakieś obawy. Mogą one się zamanifestować w postaci jakichś osób, które coś ci utrudniają, ale nie muszą. I tutaj ten miesiąc będzie na temat tego, jak możesz zarabiać pieniądze aktywnie, jak kreować swój byt, bezpieczeństwo. Jeśli masz wrażenie, że coś zagraża twoim finansom, to skorzystaj ze swojej magii, żeby to odwrócić, ale tutaj słyszę, że to bardziej Twoje lęki, jakieś obawy mogą zamanifestować coś, bo tutaj to jest wielka moc i odpowiedzialność jednocześnie. Twoje myśli, Twoje intencje będą się szybko manifestować, więc jeśli będziesz mieć wrogie, pełne lęku myśli, to to też się zamanifestuje, tak? Uwaga będzie wiele możliwości a propos tego jak możesz działać mamy czakrę splotu czyli tutaj hmm, skorzystaj z swojej magii odrzuć wszystko co jest ci wrogie i niepotrzebne żeby dobrze wybrać to co zrobić żeby zapewnić sobie lepszy byt bo tutaj trzeba będzie dokonać wyboru e, intuicyjnie. E, czakra splotu słonecznego odpowiada za to, e, jak działamy w zgodzie z naszą intuicją, czy jesteśmy aktywni. Czuję, że tutaj dla niektórych z Was to połączenie z tą czakrą może być zaburzone. Energia tej czakry może być zaburzona, skoro tutaj mamy kartę wrogości. Więc, jak tutaj sobie pomóc? Po pierwsze, zapraszam na moją medytację z energią tej czakry. Link do niej będzie na końcu tego czytania. Po drugie, możesz też wesprzeć tę czakrę od strony fizycznej, jedząc żółte owoce i warzywa. Także tutaj taka wskazówka też dla ciebie. Dobrze, teraz zobaczmy, czego będzie więcej, co wzrasta w Twoim życiu. Zodiakalny Byku, też dużo. Wow, cudowne. Tak, uzdrowienie kłopotów finansowych, uzdrowienie trudności finansowych, poprawa finansów. Twoje finanse już Cię nie ograniczają, możesz więcej. Także tutaj też. Używając swojej magii, tego kim jesteś, swoich jakichś wyjątkowych cech, odblokowujesz sobie finanse, uzdrawiasz je, bo działasz aktywnie ku temu. Do tego w Twoim polu jest więcej miłości, jest z Tobą anioł miłości i Twoje otoczenie wzrasta w miłości. Poznajesz nowych ludzi. Z którymi nadajesz na tych samych falach, tutaj dla singli, poprzez przyjaciół, znajomych, możesz spotkać kogoś, w kim się zakochasz. Także też bardzo fajna wiadomość. Także dużo energii miłości i uzdrowienia jest w Twoim polu. Pięknie. Zobaczmy teraz. Z czego byk się oczyszcza, co już odpuszcza. Mhm. Wow, piękne. Oczyszczasz się ze wszystkiego, co łamało ci serce, utrudniało ci życie, i dzięki intuicyjnym wskazówkom, zmieniasz swoje życie. Twoje relacje są pełniejsze, jest w nich więcej miłości. Wielu z Was zaczyna tworzyć swoją szczęśliwą rodzinę dzięki temu, że właśnie uzdrawiacie swoje serce. To może być rodzina klasyczna, to może być rodzina dusz, przyjaciół, bierz to, co z Tobą rezonuje. Także tutaj. Blokada serca zostaje zdjęta również przez to, że akceptujesz siebie i swoje dary, swoje jakieś niezwykłości, które, słyszę, jak się okazuje, są Twoją supermocą, a nie przeszkodą, tak jak się obawiałeś, obawiałaś. Dobrze, teraz jaki dar od wszechświata otrzymasz w listopadzie? Coś pozytywnego. Wow. Tutaj jakaś strategia działania, która przyniesie ci szybkie manifestacje, zwłaszcza finansowe. Także warto zapisywać swoje pomysły, to, co ci się pojawia tutaj w Twoim umyśle, w Twojej intuicji, jakieś przekazy przewodników. Także naprawdę warto zapisywać swoje pomysły, strategie. Jakieś plany, one płyną z boskiego źródła do ciebie i to są bardzo dobre pomysły, które przyniosą dla wielu z Was dużo pieniędzy, miłości, rozwoju, cokolwiek to dla ciebie będzie. Czytanie kolektywne. Dobrze. Teraz zapytam, jakie będzie największe wyzwanie dla Byka w listopadzie? O, jedna karta. Czyli nie dużo. Hmm. Anioł mocy i siły. No tak, będzie wyzwaniem, żeby znaleźć na to wszystko siłę, moc, zaparcie, zwłaszcza jak masz jakieś trudne myśli do ogarnięcia albo trudne osoby w swoim polu, ale tą siłę znajdziesz w swoich darach, w swojej energii, w tym kim jesteś, a także tutaj poprzez jakąś strategię działania. Więc tutaj, jeśli czujesz się bezsilny, bezsilna, to, to też może wynikać z jakiejś blokady w tej czakrze, z plotu słonecznego. Także naprawdę warto medytować z energią tej czakry, uzdrawiać ją, wspierać poprzez jedzenie tych żółtych owoców i warzyw. tak? Tutaj Twoja siła też tkwi w Twoich niezwykłych darach i umiejętnościach, więc jeśli nie wiesz, co zrobić, to odwołaj się. Do tego rozwiń swoje skrzydła. Tutaj wszystko się uda, tylko właśnie trzeba uwierzyć w siebie i to będzie dla wielu z Was trochę wyzwaniem, żeby uwierzyć w siebie, ale takim wyzwaniem, które uda Wam się pokonać. Jak nie teraz w listopadzie, to w najbliższej przyszłości. Ok, teraz czas na Twoje słowa mocy, a zaraz po nich odczyt z charmsów. A jeśli to czytanie ci się podoba, to proszę polubię, skomentuj, wyślij do kogoś. Zasubskrybuj mój kanał. Kochani subskrybenci, jestem wam niezwykle wdzięczna za to, że jesteście, wspieracie mnie, oglądacie. To jest cudowne. Będąc moim subskrybentem, masz szansę wygrać darmowe, prywatne czytanie ze mną. Więcej szczegółów na ten temat znajdziesz na karcie społeczność, na moim kanale na YouTube, a także tutaj w opisie tego filmu. W opisie filmu jest też mój adres e-mail, jeśli chcesz umówić się na czytanie prywatne, na prywatną sesję. To napisz do mnie wiadomość. Teraz afirmacje, słowa mocy na listopad dla byka. A to jest ważne, bo ty potrzebujesz czuć swoją wewnętrzną moc i to nie będzie łatwe. Hmm, cudowne. Przyciągam do siebie dobrych ludzi, którzy pomagają mi spełniać marzenia a ja odwdzięczam się tym samym. Wspieramy siebie nawzajem. No właśnie, dużo miłości, dużo przychylnych Tobie ludzi jest już w Twoim życiu, a pojawią się też nowi w listopadzie. Będzie tutaj wielkie wsparcie od nich i nie bądź z osią samosią, daj sobie pomóc, zodiakalny byku. E, powtarzaj te słowa, by... Przyciągnąć tych pomocnych ludzi do siebie. Przyciągam do siebie dobrych ludzi, którzy pomagają mi spełniać marzenia, a ja odwdzięczam się tym samym. Wspieramy siebie nawzajem. Cudowne słowa, tutaj jest wsparcie, także, nawet jeśli ktoś wrogi się pojawi, to tutaj jest więcej wsparcia niż wrogości. Nie ma czego się bać. Ok, teraz czas. Na odczyt z tarmsu, dla byka. Co idzie w Twoją stronę, jeszcze co potrzebujesz wiedzieć? Tak, tutaj osiągasz swego rodzaju dojrzałość albo jakiś Twój projekt osiąga dojrzałość, bo mamy żołędzia. Tak, tutaj. Poprawa finansowa na pewno idzie, ale no w listopadzie zobaczysz pierwsze efekty. Jedna moneta tutaj jest. Um, tak, jeśli czujesz, że w jakiejś sytuacji szklanka jest na wpół pełna, coś jeszcze nie idzie tak, jakbyś chciał, chciała. To poczekaj, słyszę. Bo tutaj wszechświat szykuje dla Ciebie wszystko w odpowiednim czasie. I niektóre rzeczy potrzebują toczyć się troszeczkę bardziej powoli. Mamy żółwika. Więc niech Cię to nie zniechęca. Tutaj że coś się dzieje powoli. Co my tutaj mamy? Jakaś dobra pozycja, propozycja albo Coś fajnego idzie też w Twoją stronę. Mamy koronę, też jakieś docenienie, ktoś cię zauważy, bierz to, co z Tobą rezonuje. Niektórzy będą podróżować w listopadzie do jakichś ciepłych krajów, albo po prostu podróżować, a inni Będą planować taką podróż. Tutaj też jest czarm z papugi. On mówi o tym, również, żeby nie zwracać uwagi na te wrogie osoby, które o Tobie plotkują. To nie ma sensu, zajmij się sobą i swoją magią. Idą w Twoją stronę jakieś dobre zmiany. Tak jak mówiłam, w Twoim polu jest bardzo dużo miłości wsparcia, już wszystkie charmsy, które o tym mówią, wyciągam. E, tutaj też taka wskazówka, otwórz swoje serce na innych ludzi, czy to w miłości, czy w pracy, czy e, przy czymś ważnym dla Ciebie, bo tutaj będzie wsparcie od ludzi. Naprawdę idą duże zmiany. Kolejny tutaj wieloryb, także idą duże zmiany. Tylko cierpliwie czekaj na manifestację wszystkiego. Nie wszystko wydarzy się naraz. Podążaj za swoim sercem zodiakalnym byku, bo tutaj ono też cię doprowadzi do Twojej siły i magii. Jesteś osobą niezwykłą i nie, pam i nie pamiętasz o tym, ha, takie słowa usłyszałam. Trzeba sobie przypomnieć. Tutaj też jest potrzeba uzdrowienia jakichś emocji. To już nam wyszło przy tej karcie wrogości. Muzyka będzie dla ciebie bardzo pomocna w procesie uzdrawiania albo też widzę, świętowanie czegoś. Muzyka ci towarzyszy w listopadzie i yy, też towarzyszą ci osoby inteligentne, z którymi nadajesz na tych samych falach. Towarzyszy Ci też bardzo płodna energia. Jest konik na biegunach, jest królik, także tutaj skorzystaj z tego, jak chcesz. <laughs> Są płodne energie. Też możesz dowiedzieć się o ciąży w swojej rodzinie, albo to Twoja ciąża, albo Twojej partnerki. Bierz to, co z Tobą rezonuje. Tutaj takie o, jeszcze jeden charm, który mówi o miłości. Więc single, miłość nadchodzi dla wielu z Was w listopadzie, bardzo możliwe. Um, jeśli tak, to to jest jakaś nowa osoba, której nie znasz jeszcze kompletnie, nie ktoś z przeszłości. Um, tutaj też, jeśli jesteś w relacji, w której czujesz, że Twoje serce jest złamane albo niepełne, Twoje potrzeby nie są realizowane. To podejmiesz decyzję, że trzeba zacząć na nowo, że trzeba iść dalej. To dla wielu z Was, oczywiście nie dla wszystkich, czytanie kolektywne. Mam tutaj też litery to mogą być inicjały lub jakieś cenne wskazówki dla Ciebie. Litera T. O. Litera S. O, S litera Z i litera P Jeszcze raz czytam T S Z P Są też znaki zodiaku, to może być jakaś osoba Y, którą poznajesz, to może być ktoś ważny w twoim życiu. Dostosuj to do siebie. Czytanie kolektywne jest tutaj o Koziorożec i Wodnik. Z Koziorożcem i Wodnikiem pokazuje mi się y, też cały trygon ziemi i powietrza. To też mówi o tym, że będziesz y, z poziomu energii myśli uziemiać swoje marzenia, materializować je. Taka medytacja, jak zmaterializować swoje marzenia, też jest na playliście Prawo Przyciągania, która pojawi się na końcu tego filmu. Już zapraszam. Tak jak mówiłam, tutaj są też inne znaki z trygonu ziemi. Czyli oprócz koziorożca, byk i panna, także cały trygon ziemi ma mocną pozycję w listopadzie. Do tego jest jeszcze trygon powietrza, oprócz wodnika, waga i bliźnięta. Zodiakalny byku. Zapraszam Cię na moją medytację harmonizującą czakrę splotu słonecznego. Ten film pojawia się na ekranie. Tak, jak playlista z filmami na temat prawa przyciągania. Dziękuję i wysyłam dużo światła, miłości i wszystkiego, co dobre.